No. Czasu dość mocno i aktywnie prezentujemy asortyment firmy Antra z Warszawy, która jest producentem przede wszystkim kalendarzy, ale dzisiaj spotykamy się z Urszulą Bujalską, żeby porozmawiać o troszeczkę innym asortymencie, dosyć tożsamym z tym, co już kiedyś pokazywaliśmy, ale są to tym razem notatniki. Uleńko, właśnie, tak jakby takie zasadnicze pytanie, ponieważ oglądałam wasz asortyment, czym tak naprawdę różni się notatnik od zeszytu? Wiesz, notatnik, zeszyt, one no, różnią się zasadniczo, ponieważ zeszyt jest zazwyczaj w miękkiej oprawie. Nasze notesy i notatniki są w twardej oprawie, w różnych formatach. Różnią się też wnętrzem. Jako ciekawostkę powiem, że w notesach funkcjonują bardzo dobrze kropki. Czyli jest linia, jest kratka, jest gładki, ale jest dodatkowo również we wnętrzu kropki, które no doskonale funkcjonują. Wykorzystywane są bardzo szeroko przez nie tylko młodych ludzi. Jeśli kiedykolwiek korzystałaś, to myślę, że docenisz walory tego wnętrza. Ta szeroka grupa produktowa, o której wspomniałaś, jest tożsama z kalendarzami, czyli jakby kolekcje, które prezentujemy w kalendarzach, są przełożone też na notesy. No szczególnie to widać właśnie po okładkach, które już kiedyś pokazywaliśmy. Tak, tak. Jeśli Państwo pamiętacie nasze kalendarze, to kalendarze były, nazywały się formalizm, impresja, sakura, rubi, romantyzm, renesans i one tak naprawdę są powtórzone w notesach. Bardzo szeroka jest to nasza grupa produktowa i zaczynam od formalizmu, czyli to jest jedyny format w ogóle A4. On się rzadko pojawia, ale też jest poszukiwany przez klientów ze względu na jakby unikalność tej oferty, czyli jest twarda oprawa, środek to jest kratka i linia, tutaj jest tylko ograniczenie do tych dwóch i gładki, właściwie do tych trzech wnętrz oraz twarda oprawa, no taka skóropodobna i do tego gumka, która zabezpiecza przed wypadaniem różnych. Ale Ula, od razu mi tak przychodzi, jeżeli to jest taka, to okładka jest twarda i ten produkt wygląda na taki dosyć premium. W jakich miejscach tak naprawdę można znaleźć? Bo to nie są chyba tak bardzo tanie produkty. To jest średnia grupa cenowa. Rzeczywiście one nie występują wszędzie. Możemy je spotkać w księgarniach, w eleganckich sklepach papierniczych, w salonach empikowych. Tam również Państwo możecie je zobaczyć. Natomiast my w tym roku chcielibyśmy rozwinąć naszą współpracę właśnie z siecią detaliczną. Chcemy Państwu zaproponować w tym sezonie nasze notesy łącznie z naszymi standami, na których chcielibyśmy móc wyeksponować te produkty w różnych wersjach. Daria, zobaczysz później te stendy i Państwo również. One występują w trzech, właściwie nawet w czterech formach, ale to też jeszcze się zmienia. Będą obrotowe, takie pięciostronne do uzupełnienia naszymi produktami. Tam będą się mieściły właściwie przekrój całej naszej kolekcji. Mamy w swojej ofercie formaty A7, A6, A5, B5, A4 i te wszystkie formaty właściwie będą umieszczone w tych standach. Będą też mniejsze, takie naladowe, obrotowe, ale również takie do postawienia i one będą właściwie taką prezentacją tych naszych produktów. To Państwo też będziecie weryfikować, które najlepiej będą się sprzedawać. My mamy swoje oczywiście typy, ale nie ograniczamy się, bo wiemy, że rynek też to weryfikuje i tak naprawdę klient końcowy, który wybiera ten produkt. Rozumiem, że taki notes ma swój odpowiednik na przykład w kalendarzach? Tak. Ma odpowiednik w kalendarzach, czyli ktoś, kto kocha właśnie formalizm, może sięgnąć po kalendarz, może sięgnąć z tej serii po notes w różnych formatach, czyli od A4 po A5. Formalizm to oczywiście pierwszy z tych moich propozycji, ale są też kolejne kolekcje, impresja. Impresja jest inną kolekcją ze względu na rodzaj okładki. To jest okładka miękka, PU, ale jest bardzo fajna, jest taka elastyczna,
przez to jest lekki też ten notes. Chciałam Państwu też pokazać te wszystkie funkcjonalności, czyli tak, miejsce na długopis, gumka tradycyjnie, oczywiście kieszeń. No i chciałam środek pokazać, bo to są właśnie te kropki i one są naprawdę bardzo fajne. Ktoś, kto jeszcze ich nie używał, zachęcam do spróbowania. Naprawdę. Ale co jest w tych kropkach? Słuchaj, no właściwie możesz pisać tak jak w linii, możesz w ogóle łączyć te kropki. Niektórzy z nas mają taką manię. Taki antystres, zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, pewnie ja bardziej pamiętam takie czasy, w których na lekcjach się tam łączyło i różne takie figury. To czasami pomaga, czasami nie. Zachęcam, niezależnie od tego, czy mamy ten nawyk, czy nie. Ale jeszcze powiem tylko o gamie kolorystycznej, bo jest naprawdę też ciekawa. Te turkusy, no piękne, prawda? Czerwień też, ona nie jest taka mocna, nawet taka bardzo też ciekawa, ciepła. Oliwki, no my tą kolorystykę, jeśli chodzi o nasze notesy, mamy bardzo szeroką. Tutaj też chciałam Ci, Daria, pokazać, to już jest inna kolekcja, bardzo szeroka, w formacie A6, zobaczcie Państwo. To jest format A6, romantyzm, ale to jest też format A5. I też jest taka szeroka gama kolorystyczna i również te wnętrza. To już jest twarda okładka? Tak, to już jest wszędzie twarda okładka. Jedyny właściwie nasz notes, który ma miękką okładkę, to jest właśnie ta impresja. Ona to jest ta okładka PU. Jeszcze chciałam pokazać troszeczkę inną kolekcję, to jest romantyzm. To jest, on też występuje w trzech formatach, czyli B5, A5 i A6. I tutaj jest troszeczkę inaczej zapinany, tak jak ten nasz organizer podróżnika, pamiętasz? Ja pamiętam, tak. No to jest właśnie podobny styl, czyli mamy również tutaj tą kieszonkę. O, i znowu kropki wyciągnęłam. To są moje ulubione. Mamy też oczywiście przekładkę. Co do funkcjonalności, bo tutaj też zastanawiamy się, czy rzeczywiście to do jakiej grupy. No właśnie, bo tak naprawdę to są notesy, trochę pewnie droższe niż zwykłe zeszyty, ale tak naprawdę to mogą być również zeszyty. Myślę, że tak, że właściwie produkt nas absolutnie nie ogranicza i Państwo, myślę, że którzy na co dzień korzystacie z zeszytu i ważne jest, żeby on się nie zniszczył, patrząc też jak rzadko też młodzież korzysta z zeszytu, a należałoby go utrzymać w jakimś porządnym stanie, to rzeczywiście tego typu produkt znajdzie świetne zastosowanie w takich rozwiązaniach. Także polecamy wszystkim bez żadnych ograniczeń. To co mówimy, jest to też kontynuacja naszych kolekcji kalendarzy, ale nie tylko. Tak, właśnie, bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę kupując notes w danym kolorze, w danym formacie, możemy mieć dokładnie identyczny kalendarz. To, co też powiedziałam w przypadku kalendarzy, pokusiliśmy się o nowości, szukaliśmy też nowych trendów, tak jak ziemia, jak miasto i to pozwoliło nam pomyśleć o tym, żeby kontynuować te nowe trendy też w notesach. Ale zacznę też od tego mojego ulubionego trendu, czyli eko. Jest to 365 kalendarz i właściwie kontynuacja tego kalendarza w postaci tego notesu, no, jest świetny. Kropki też są kropki. Właściwie w tych w formacie A5 fajny produkt, myślę, że dla kogoś, kto lubi ekologię. Chciałam też pokazać trochę inną serię premium. Jest to seria Indeed. Ona występuje w formacie A5, B5 tutaj za nami, w trzech kolorach, niebieski, czerwony i szary. No i chciałam pokazać, jak on wygląda. Piękny, elegancki. Jest naprawdę wypracowany. Proszę zobaczyć tutaj na randy. To jest kolekcja taka gdzieś tam inspirowana naszymi craftami, bo nasze crafty w kalendarzach mają właśnie też to orantowanie zazwyczaj w kolorze okładki, co się bardzo klientom też podoba i zwróciliśmy na to uwagę, w związku z tym to jest taki produkt dla Państwa. W środku mamy różne wnętrza, linia, kratka, kropki, bardzo elegancki, myślę, że dla koneserów. Ale to już jest chyba wyższa półka, co? Cenowa jest zapakowany właśnie w taki box, do tego jest to foliowane oryginalnie, jest naprawdę ciekawym, myślę, produktem. To chciałabym jeszcze pokazać kontynuację naszych kalendarzy. Czyli znowu można sobie stworzyć piękne zestawy. Dokładnie, miasto. Zaczęliśmy kalendarzem, a teraz mamy notatnik w
kratkę. Wszędzie też są miejsca na daty, także jeśli jest taka potrzeba zapisywania, nasze kalendarze są w tygodniowej też wersji, czyli nie wszystko się tam może zmieścić. W związku z tym, jak ktoś ma potrzebę większej liczby zapisów, notatek, to proszę zobaczyć data i mamy kontynuację naszych myśli cennych. Jak myślę. Formaty A5? Formaty A5 i tutaj jest też kolekcja Witaj. Witaj w Nowym Świecie. Tak. Witaj w Nowym Świecie i to są dwa notesy w tej wersji czarnej i czarno-białej. Wnętrza, o tu są właśnie kropki. Czyli to jest kontynuacja do naszych kalendarzy i właśnie tych dwóch wersjach wkratce. Te dwa kolejne notesy to jest inspiracja raczej niż kontynuacja, bo mamy radość w kalendarzu, a tutaj mamy szczęście i miłość. I tego a w kalendarzach szczęścia i miłości? Nie. Mamy radość. Mamy radość i dedykuję radość wszystkim mieszkańcom radości oczywiście i nie tylko. A tutaj mamy szczęście i miłość i myślę, że też są fajne, bo tam są takie małe napisy i niezwykłe szczęście. Znaczy one mi się tak, one akurat mi się bardzo kojarzą z tworzeniem listy marzeń właśnie na kolejny rok, właśnie w kwestiach miłości i w kwestii szczęścia. No zdecydowanie. To, co Państwo tam zapiszecie, to jest właściwie tylko wasza i tego notatnika tajemnica. I tu jest twarda okładka? To jest też PIU. To jest taka właśnie twarda. No ale przetrwa lata. Przetrwa, zdecydowanie przetrwa, także warto zapisywać. To miłość bezgraniczna, tego Państwu życzę. Jeśli chodzi o nasze notesy, to co też powiedziałam, chcielibyśmy Państwu w tym sezonie zaproponować szerszy dostęp do naszych produktów. Przygotowaliśmy cztery rodzaje stendów, bo nasze produkty do tej pory w większości istniały w salonach empikowych, ale myślę, że to jest produkt do księgarni, do sklepów papierniczych, w którym moglibyśmy bardzo, znaczy istniejemy, ale jakby stędy są po to, żeby w jednym miejscu można było zobaczyć taką szerokość tej naszej oferty i będziemy Państwu w tym roku je proponować. Zaczniemy pewnie gdzieś już na targach pierwszych, w których będziemy i będziemy je też prezentować. Daria na pewno je umieści też na stronie, takie wizualizacje, jak one mogą wyglądać. I zapraszamy do skorzystania z tej oferty i do pokazania też szerszej rzeszy klientów, którzy mogą po prostu uznać, że ten produkt to jest właśnie dla nich. Dobrze, Ula, pokazujemy na bieżąco Wasze produkty, oczywiście na skanerze również je będziemy pokazywać i na bieżąco to robimy, ale gdzie jeszcze można zobaczyć, co nowego pojawia się w Waszej ofercie? Nośnikiem takich informacji jest nasza strona www.sklepantra.com.pl. Sklep dlatego, żeby Państwo zobaczyli, jaki przedział cenowy proponujemy na tych naszych produktów. To są wizualizacje wszystkich naszych dostępnych produktów. Zapraszamy, bo tam można je też zobaczyć. Są dobrej jakości zdjęcia. Oprócz tego do tej pory funkcjonujemy bardzo mocno też w sieci księgarni, zarówno w świecie książki, jak i w Empiku i tam też można znaleźć nasze produkty. Oczywiście w szerokiej gamie innych też produktów, dlatego tak bardzo nam zależy, żeby zaistnieć też na innych rynkach i u Państwa w sklepach. No właśnie, ale wspomniałaś o targach. Czy już wiecie, gdzie będziecie? Chyba jeszcze nikt tego nie wie, bo jeszcze lista targowa się nie rozpoczęła. Na pewno z dystrybutorami, którymi współpracujemy, będziemy chcieli u nich zaprezentować naszą ofertę właśnie też notesów. Pokazać też te nasze standy i szerszej gamie klientów, żeby zobaczyli, jak bardzo fajne są naprawdę ta funkcjonalność, też pięcioobrotowy, wysoki. Myślę, że nie zajmuje dużo miejsca, a bardzo fajnie prezentuje tą kolekcję. No przede wszystkim taki stand pokaże też jakość tych produktów, no bo to jednak jest produkt, no ja bym określiła, że to jest bardziej premium. Średnia półka i premium, tak, zgodzę się, że jest to ten produkt. Czy czasami zastanawiamy się, jakiego rodzaju, no klienci szukają też tanich produktów i no jakby no rozumiemy to, no taki jest też rynek. Ale myślę, że jest też miejsce właśnie na tą średnią półkę, na ten produkt premium.
Czasami sami jak dokonujemy jakichś zakupów, to wolimy wybrać jedną rzecz, a nie złej jakości, więc idąc tym tokiem myślenia proponujemy właśnie Państwu tą naszą kolekcję i myślę, że nie będziecie zawiedzeni. No dobra, no to ja życzę, żeby sprzedaż bardzo się rozwijała i życzę, jak to się nazywa, niezwykłego szczęścia, tak jak to jest właśnie, i bezgranicznej miłości.